Po wielu próbach dołączenia do gry w końcu się udało. Tak, miałem problem, wyskakiwał mi taki błąd. Ale już na samym praktycznie początku poleciał mi Sala, więc chyba oddało. A gdyby tego było mało, zaczynamy właśnie zbieranie piłkarzy Manchester United i pierwszy dzisiaj trafi do mojej kolekcji. Miłego oglądania. I jak widzicie, czeka na mnie paczka. Tutaj mamy standardową paczkę z wypożyczeniem na 24 mecze. Ale te animacje to w sumie fajnie wyglądają. I... pciu. Dodatkowo dostałem aktu grgolu? Co jest? Dobra, wygląda to ok. Bierzemy oczywiście karty. Tutaj Haaland na wypożyczeniu. Do tego. No weźmiemy sobie Winiego. I weźmiemy sobie Kerr. Była na okładce, to musi być dobra, tak? Ta paczka zawiera specjalne przedmioty kosmetyczne dla założycieli oraz miejsce na ewolucję. 12 kart. W ogóle nagrywałem odcinek w górach, gdzie spędziłem 24 godziny i powiem wam, że nie wiem za bardzo, jak się robi triki. Mało wiem o tej FIFA, bo nie było tam zasięgu, ale spokojnie, co my tu mamy? Herby i tak dalej, czy coś jeszcze tutaj? Ewolucja założycieli. No dobra, będziemy musieli zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Paczki promocyjne, są jakieś z podglądem, czy nie ma? O, tu jest z podglądem. W sumie nie najgorzej. Trzeba zrobić jakieś WPC-ki na początek, żeby mieć jakichś fajnych piłkarzy, a nie brązowo-srebrny skład. Brązowa paczka premium. Jezu, początki FIFA, bo, przepraszam, EA Sports, ale wcześniej FIFA. Zawsze są takie śmieszne, że lecą piłkarze i człowiek się modli tylko i wyłącznie o to, żeby byli oni wymienni, żeby można było ich sprzedać i troszeczkę zarobić. Salah! Widzowie, mamy Salaha na sam początek! Naprawdę, Salah, nie kłamie. Do tego 24 karty, w tym 3 rzadkie, z których poleci mi ktoś dobry, prawy obrońca z TSV Hartberg, a jest nim oczywiście Kovacevic. Czajcie to. Później nie działo się w sumie nic ciekawego. Robiłem SBC-ki, żeby dostać swoją pierwszą porządną paczkę. Może porządną to za dużo powiedziane. To jest początek gry. I dostaliśmy paczkę dwóch piłkarzy. Odblokowały nam się też przy okazji inne WBS-y. Mamy tutaj na przykład Kevina De Bruyne'a, którego można mieć za skład 8-6 i 8-7. I to jest całkiem łatwe do zrobienia, tak mi się wydaje. Później się w to pobawimy. Najpierw srebrną. Argentyna, SPO. Drużyna nie znam, a jest tą osobą... Blanco. 12 brązowych kart, w tym piłkarze i karty jednorazowe. 3 rzadkie, 3 brązowe. Okej, dobra. Do 64. To od razu sobie skipniemy. No i raczej lipa. Dobra, tutaj może być dobrze. Napastnik Madrid Chanda. Tak na chwilę obecną prezentuje się mój skład i musimy chyba coś zagrać. Nie wiem jeszcze do końca, na co wydać moje 4600 FIFA pointsów. Możecie mi doradzić, czy lepiej, żebym sobie kupił paczki, czy może lepiej, żebym sobie, nie wiem, kupił żetony draftu. Jako że jeszcze nie grałem, myślę, że idealnym pomysłem jest rozegranie swojego pierwszego meczu w życiu jako draft w EAFC 24. Co do taktyki, myślę, że zagralibyśmy chyba sobie właśnie 4-3-3 z fałszywą dziewiątką. I teraz modlić się o to, żeby byli dobrzy piłkarze. Środkowy napastnik Karim Benzema. A mógł być Ronaldo, widzicie? Na lewe skrzydło oczywiście Vini, bez zastanowienia. Na prawe skrzydło za to damy sobie coś, jeszcze będzie Sancho. Nie ma Sancho. Dobra, dajemy Rafinie. Jako środkowy pomocnik 90 podania Toni Kroos. Tempo trochę słabe, no ale to jest nadal Toni Kroos. Obok będzie Lemar. O kurde. Dobra, to bierzemy Beira. Na bramce za to będzie... O, tutaj w sumie całkiem fajnie dało. David Raya chyba. Chociaż Kepa ma lepsze warunki. Dobra, weźmiemy Kepę. Pierwsze podanie moje w FIFA nowej. Jezu, jaka ta gra jest dziwna na początku, ale... Wydaje się ok. Szybki odbiór. Nie potrafię żadnych sztuczek. Kompletnie nic. Dobrze. Vini. Vini. Ale dziwna kamera. Strzał. I Alisson. Muszę zmienić kamerę. Ale bym go widział w takiej koszulce Manchesteru. I strzał. Kurde, było blisko. O nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Dobra, będzie obrót. Nie. O nie. A?
No to mi strzeliła. Pani Jessie Fleming. Będzie mnie nabijał? O nie. O nie. O nie. No jednak przegrywam 3-0. Uuuu, lulu. Chyba czysto było. Ewidentnie piłka. Wytyfy! Ta gra ma 2 dni, a ludzie już potrafią strzelać rzuty wolne. A ja dostałem czerwoną. Dobra, to jest chyba GG mecz. Podczas tego meczu zdałem sobie sprawę z tego, że jeszcze za wcześnie na drafty online i nie najlepszym pomysłem było to, że wsiadłem od razu do gry i próbowałem grać na totalnych kozaków. Ale cóż. Mecz do zapomnienia. Czerwona kartka, dużo straconych goli, wydane FIFA pointsy i w sumie nic się nie zwróciło, dobra, także... tak. Ale dostałem za to 3 paczki. Piłkarz 86-90 wypożyczenie Ultimate. Dawać mi go. Toni Kroos na wypożyczeniu i Stoger środek pomocy. Jedna rzadka karta, zawodnicy, w ogóle wszystko w tym jest, więc tutaj skip. No nie najgorzej. Druga taka sama karta. Manchester United? Mason Mount na środek pomocy! Dobrze! To mi się zaczyna podobać. Chyba sobie kupię taką jedną paczkę. Kupię, dobra. Trzymajcie widzowie kciuki, żeby teraz się udało. W ogóle możecie zostawić kciuka też. Argentyna, środek obrony, Romero. Romero to ten ham widzowie. Dobry zawodnik. Myślę, że grywalny będzie. Jest okej. Więc jak już tak mówimy, to suba też możecie dać. Udało się zrobić złotą rozbudowę z SBC-ków, więc sprawdźmy, co poleci z złotej rozbudowy. Mam nadzieję, że coś dobrego. Przepaliłem dużo złotych kart, które mogłem sprzedać. Inter. O kurde, Di Marco. Kurcze, mogło być lepiej. Di Marco i Pepe. Kolejny drafcik. Tym razem jednego gracza. Wow! Gdyby to weszło, to byłbym trochę w szoku. No i pięknie! I gol! 3-0! Mega dobrze grają. To nieźle. Aż ich Messi porobił z wrzutką i asystą. Ślisk! Oła! Ankara Messi. Pięknie. Ej, co tu się wydarzyło? Ale Messi, piękna sztuczka. Messi. Szczerze nie wiem nawet, jak wyszła mi ta sztuczka teraz, ale dzisiaj wyświetliła mi się ona na TikToku. Czy gdybym powiedział, że bramka została strzelona fartownie, miałbym rację? Najpierw ręka, później pupa, później obrona. Myślę, że miałbym rację. Tak jest. Później zdecydowanie większość meczy wyglądała tak samo, więc nie będę was zanudzać. Pokażę wam tylko bramki. Dobra, odbieramy nagrodę za zwycięstwa i dostaliśmy dużą złotą paczkę premium i złotą paczkę premium. To najpierw złota. 3 rzadkie karty, 12 ogólnie. Napastnik. Roma? Wow. I na to idą moje FIFA pointsy? Dobra, ważniejsze jest to, że tutaj jest 7 rzadkich kart, łącznie jest ich 24, więc tutaj naprawdę liczę na kogoś dobrego. Brazylia, środek obrony. Sporting. Mateusz Reis, 79. Ja pierniczę. O, ale jest Mati Cash. I to tyle. W ogóle zabicie 40 levela można dostać kunie, więc z wami się żegnam i idę grać sobie dalej. Zdobywać nagrody. Zostawcie suba, jeżeli lubicie FIFA i nara.